znany austriacki graf Andreas von Polan jest dzisiaj dowodzącym naszej armii gotującej. Dzień dobry. A obok panowie Marcin Dudę i Artur Chmielewski, którzy zgłosili się do nas w ramach naszego pięknego konkursu Mistrz Smaku. Kto kogo zgłosił i w jakiej sprawie i jaka jest wielka umiejętność partnera? Ja zgłosiłem Marcina. Tak. Partnera może nie. W sensie kolegi, no. Tak. Proszę cię, no błagam. Ja nie wiem, o czym ty myślisz, dobry, proszę cię. To zapachniało homofobią. Partner w kuchni. Zgłosiłeś, bo? Bo się przyjaźnimy, bo lubimy jeść i Marcin lubi gotować. To chyba takie trzy. A w czym specjalistą jest Marcin? W mięsie. Nawet desery robi z mięsa. Zwłaszcza w nawet piątek. Nawet desery robi z mięsa, tak. Właśnie, o ma, o dzisiaj piątek, panie. Dzisiaj dobrze, piątek. Ksiądz już wyszedł. Nie będzie to wybaczone dzisiaj nam, generalnie coś czuję, ale nie mieliśmy wyjścia. Co takiego w tym mięsie cię uwodzi i czym ty nas uwiedziesz dzisiaj, na co powinniśmy zwrócić uwagę i z jakiego mięsa będziesz robić? Mięso na sam koniec. Może zacznijmy od tego, że na początek przygotowujemy pire z batatów. Dorzucimy do tego paprykę wędzoną, której miłośnikiem też jest Andrzej Polan oczywiście. Oczywiście mięso samo w sobie jest pyszne. Oczywiście nie wszyscy muszą smakować jeść się i lubować się w mięsie. My dzisiaj wybraliśmy bardzo ciekawy kawałek delikatnej polniwicy wołowej, rasa mięsna, więc myślę, że wszyscy będą się zachwycać. A ty? Tak. Na a ja zielono sobie targam. Targaj sobie jarmuż. Ja sobie sprawdzam, czy kontrast na zielono. Ja sobie sprawdzam, czy kocha. Czy lubi, czy lubi. Szanuje. Patrzcie, jaki Andrzej jest inteligentny w ten sposób. Oto przeszedł do kategorii, które są w naszym konkursie. A wy zgłosiliście, panowie, się w jakim? Lubię. W lubię. Tak, lubię. Uwaga, jest, cytuję, lubię. Co to za kategoria. Lubię, nagroda za okazywanie i dbanie o relacje, przyjaźń poprzez małe i duże smaczki. No właśnie, tak. Opowiedzcie o tej relacji, bo już ustaliliśmy, że nie lubicie się bardziej niż normalnie, że jesteście kumplami. Natomiast macie jakieś swoje rytuały towarzyskie, które doprowadziły was do naszego programu. Jak wygląda wasz mięsny rytuał? Czy generalnie zacznijmy od tego, że Artur nie jada mięsa. I to jest ciekawe. Tak, to jest bardzo ciekawe. Ale zawsze mam jakąś rybę. Ale wiecie, często jest tak, że jeżeli przygotowujemy jakąś kolację dla naszych wspólnych przyjaciół i często te kolacje organizujemy u mnie czy też u znajomych, więc Artur często podjada jagnięcinę, polędwicę wołową, więc jakby przygotowujemy takie mięso, które z jego punktu widzenia faktycznie może pozwolić sobie na złamanie ortodoksji. Nie rozumiem. Czyli wegetarianin, który twierdzi, że baran to jednak nie mięso. Ale nie ortodoksyjnie. Nie. Ja jadam, ale rzadko. Jasne. Sporadycznie i raczej z takich źródeł, jak wiem, skąd się wzięło, jak było hodowane. Świeżo zebrane, zerwane, ubite. Świeżo zerwana krówka. To wtedy tak. To będzie ciekawie dzisiaj w kuchni. Andrzejku, w następnym wejściu ty coś powiesz. Oprócz tego, że się przedstawisz. Nadal będę wróżyć. Czy kocha, czy lubi, czy szanuje. To teraz Basia Dziwna nasza kuchnia jest. Zabierze nas na łąkę show biznesu. Tam będziemy się wypasać świeżymi informacjami.